Bogdana rozbierają, gdzie się... No dobrze, przepraszam, prezydenci, nadmierało się nie tam na przestrzeni do wielu lat, prawda? O, jest? Ale jakie? Mam kilka... Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby ktoś mnie niósł. Żyło bez. Marek, nie przejmuj się, co ta Rysia o tobie mówi. Przecież to Rysia to jest psychiczna. To był taki preparator mózgu przecież. No, ale ty jesteś mądrzejsza przecież od Rysi. No. Marek, słuchaj, ale przecież ty jesteś mądrzejszy od Rysi. Rysia to jest głupia jak but. No zobacz, co ona wygaduje. A ty wiesz, co ta kokosowa mówi od tego socjologii? Bo Rysia wchodzi i mówi, o, dziadostwo przyszło. A ta kokosowa mówi, czy ta Rysia mówi o sobie? Bo przecież dopiero co wyszła. No, że, no. Zobacz, w jakim płaszczu, w jakim berecie po ojcu swoim. Zobacz, jak ta Rysia wygląda. Dobra. Już Marek 200 zarobił, także bogaty wernisaż, bardzo bogaty. No wiecie Państwo, jakiemu kiedyś dali 50 zł? Także Marek sobie rozgość się. Szwedzki telefon, słuchaj, to jest byle jaki telefon, ale piękną ma rozdzielczość. Ja nie wiem, jak oni to robią, że to nic nie kosztuje, bo czasem jak jest duża rozdzielczość, to długo potem przesyła, a tu szybko. Tak, Anita Breżniewem nie pogardzi. A wiesz dlaczego? Czemu? Dlaczego? Bo oni wszystkie adresy mówią. Rysia, ale czy to dobrze, czy to źle? Rysia, zaśpiewaj. A jaki mam sopran, kochanie? Dziękujemy bardzo, Ryszardo. Jesteś bardzo pozytywna. Podobno. Nie, to przecież stuletnie lampucery. To się nazywa lampucery, pamiętaj. Lampucery. Piękne. Gdzie, kochanie? To przecież nie umówi nam. Ale Marek powiedział, że to jest twój mózg. Zajączkowski. Tak. Nie lubisz go? Pewnie bardziej jego żonę Renatę, bo ona jest po studium. Tak, ale ona chodzi tak samo dobrze. O Boże, przestań. A pani podaje na nim? Podaję, wszystko muszę wydać. Jako konfidentka. I Facebook. Arcydzieła. Ale jakie piękne, zobacz. Nigdy tutaj czegoś takiego nie było. No. Piękne. Coś pięknego. Boż. Rysia, mam takie kamery, że nawet mogę pod światło. No. Kochanie, czekałam na ciebie. No jakim to jest? To jest doktor Eris i doktor Jaja. Ale stosujesz? Doktor Jaja.
Tej pani. Jakie erisy? Zupę z trupa. Jachwę. Jachwę, po trzykroć niech będzie zbawione imię twoje. Nie, bo ja mam alergię. No ale to dobrze, no. Przecież jest jakby lato. Zimne. Dzisiaj zimno. Tak, słucham cię, kochanie. No to jak ci? A ty mówisz tak. Wiesz, no że jeszcze ten płaszcz. Dalej. Kogo nasza miłość chodzi, tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi, tylko tobie i mnie. Komu czy łzami wypija, tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabija, tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie i mnie. Wielkie brawa. Pozdrów panią. Jakie ty jedwabne. Zawsze was zapraszamy bardzo. Piękne. Ona to potwierdza. Tak. No, wczoraj miałam taką debatę w Centrum Sztuki Nowoczesnej na Emilii Platem. Tam można będzie to zobaczyć w internecie, tylko jeszcze za kilka dni właśnie o życiu cyganerii w Polsce z orłem bez korony i z koroną, jakie były różnice. Bardzo ciekawe. Tak, poleciałem z grubej rury, powiedziałem, że będzie seks w pigułce. Pomieszałem oczywiście politykę z erosem, bo to jest totalna, żadna różnica. No, tak się śmiali, że tam takie brawa. Później mieliśmy after party, kafe kulturalne. Never ending story, oczywiście. No, wspaniale, powiedzmy. A dzisiaj są jeszcze kolejne.